Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Cities Skylines 2. Tak się zastanawiałem, czy na przykład gdzieś tutaj nie zrobić takiego osiedla domków, ewentualnie na przykład w tych okolicach. No ale pomyślałem też o czymś innym, ponieważ proponowaliście zrobić tutaj jakąś zaporę. I może to jest dobry pomysł zrobić ją najpierw, a potem stawiać ewentualnie jakieś domki, o ile one w ogóle się tutaj zmieszczą. No bo nie wiem, czy akurat ten teren nie będzie zalany. No to co, próbujemy. Taka zapora jest tutaj w zakładce z elektrycznością, tylko że ją musimy sobie odblokować. I takie coś kosztuje 2 punkty, tylko wcześniej musimy też wziąć stację zasilania awaryjnego. Proszę bardzo, bierzemy. I teraz taką elektrownię wodną. No i zobaczmy, jak coś takiego w ogóle wygląda. Kosztuje to 1 500 000, koszty utrzymania 150 tysięcy na miesiąc. Produkcja maksymalnie 20 tysięcy megawatów. Super! To mi się podoba, moglibyśmy jeszcze więcej zarabiać na eksporcie tego prądu. Właśnie, ile my teraz zarabiamy na tym prądzie? 569 tysięcy, no właśnie, więc troszkę tego jeszcze tutaj może być. No a zobaczmy, jak w ogóle coś takiego się buduje. Powiedzmy, że chciałbym to mieć jakoś stąd, na zakręcie i gdzieś tutaj. Czyli buduje to się jak zwykłą drogę, tylko że problem jest, że za duża odległość, za niski teren i za mała odległość. Okej. Naraz mamy problem ze zbyt dużą odległością i ze zbyt małą odległością. No dobra, ciekawe. A spróbujmy może jakoś inaczej. Czy jak ja bym w ogóle tak przejechał tutaj prosto, nie znajduje się na wybrzeżu, to znaczy wybrzeże tutaj będzie, ponieważ poziom tej wody powinien się podnieść. No i coś takiego wygenerowałoby nam 72 MW. To znaczy mi się wydaje, że to też przez to, że właśnie ta woda w tym momencie jest tak nisko. Ja bym to może spróbował zrobić trochę inaczej. Przygotujmy sobie ten teren. Łapiemy taką wysokość i ja bym chciał zobaczyć na przykład, gdzie po drugiej stronie byłaby taka sama. Spróbujmy to wyrównać. I to jest tak nisko? Nie, no chyba nie. Bez przesady, przecież to jest dużo, dużo niżej. Czy ja dobrą wysokość złapałem? Tutaj, prawym przyciskiem, tak? No i co, przechodzimy na drugą stronę? Ja chcę to wyrównać i schodzimy aż tam. No ciekawe. A może to po prostu tak jest? Okej, ja to na przykład wyrównam dotąd i pokażcie mi teraz te elektrownie. Czy gdybym ja przejechał stąd do tego miejsca, to to jest równe? Tak, 0%. No dobra, czyli tam to po prostu było serio za wysoko. No i co, teraz? Jakbym chciał to zrobić na przykład na jakimś zakręcie? Stąd dotąd? Za duża odległość, za niski teren. No, ciekawe. Okej, coś tutaj jeszcze pokombinowałem z terenem i nawet to jakoś działa. Stawiamy to, to kosztuje prawie 3 miliony, czyli na pewno to nie może być tak, że ja sobie to kliknę i potem będziemy przebudowywać. Nie. Jak to już tutaj dam, no to zostaje na zawsze. Klikamy, tak, klikamy, niech będzie. Proszę bardzo. Taka zapora. No i ja teraz jestem ciekawy, jak tutaj zacznie robić się takie jeziorko. Mam tylko nadzieję, że gdzieś nam tutaj nie zaleje miasta. Nie no, nie powinno. Miejmy nadzieję, że nie będzie z tym problemu. No to co, ja teraz może przyspieszę czas. Niech ta woda się tutaj zbiera. Mam nadzieję, że to w ogóle w dobrą stronę zrobiłem. Raczej tak. Woda dochodzi dotąd i potem się przelewa na drugą stronę. Nawet już widać, jak się zbiera. Tak, pięknie. Możliwe, że to na chwilkę wyschnie, ale potem powinno się przelewać. Więc teraz musimy ogarnąć jakoś ten teren tutaj. No właśnie, ponieważ ten spadek to jest serio gigantyczny. Tutaj to już na pewno nie zrobimy czegoś takiego, że po prostu sobie zjedziemy. No nie, nie przekonacie mnie, że 35 czy 40% to będzie fajne nachylenie. Tak to na pewno nie będzie. Spróbujmy na przykład wziąć to narzędzie do tworzenia spadków i zaznaczmy sobie tę wysokość. I teraz, na przykład jakoś stąd, przejeżdżamy i dojeżdżamy właśnie tutaj. Trochę to jeszcze poszerzyłem i zobaczmy teraz. Bierzemy taką drogę, zjeżdżamy tutaj i mamy 18%. No dobra, jak ktoś chce tam jechać, no to sobie troszkę tutaj zjedzie. I czy ja dobrze widzę? Prawie się już napełniło. Chociaż nie, tu jeszcze dużo, dużo tej wody się zmieści. Także wróćmy do tej budowy dróg. Chciałbym się przyczepić jakoś tak normalnie, ale widzę, że to mi się przyczepia albo po lewej, albo po prawej. W środku nie chcę. No to spróbujmy na przykład wyłączyć przyciąganie
i teraz możemy to zrobić normalnie na środku. 180 stopni się uda, ok. Coś takiego, ja bym w tym miejscu chciał zrobić rondo, tak, rondo przed wjazdem na coś takiego byłoby fajne. Tylko jakie ono byłoby duże, coś takiego, może jakieś mniejsze. Też widzę, że coś nie za bardzo z tym terenem. Może inaczej, przy samym wyjeździe to niech ten teren na przykład będzie równy, tak? Chociaż ta tama jest już chyba delikatnie wyżej. No zobaczmy, może uda mi się to jakoś złapać? Chyba nie. Okej, niech tak już zostanie. Teraz, jeszcze raz taka droga. Przejedźmy tutaj kawałek i teraz dopiero jakieś rondo. Może być tej wielkości. Dobrze, dobrze. I teraz jak to będzie wyglądało? Coś tu chyba jeszcze musimy poprawić. Tak, łapiemy jeszcze raz tę wysokość. Ja bym chciał jakoś tutaj już zacząć zjeżdżać. Zakład paliwowy. Powstają paliwa każdego rodzaju. Okej. Tutaj, coś mi to nie pasuje. Może ja to jeszcze kawałeczek wyrównam? Złapmy tę wysokość na przykład tu i spróbujmy zjechać jeszcze raz, ale dotąd. Mamy coś takiego, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ fajnie by było, żeby ta droga jakoś tutaj zjeżdżała niżej. No właśnie, bo ona cały czas jest na wiadukcie. Ja bym tego się na przykład już pozbył. Czy pozbędę się też tego? Mogę. Mam tylko nadzieję, że nic mi się tutaj nie zepsuje. Weźmy taką drogę autostradową, to znaczy taką drogę krajową. Wychodzimy tutaj ze środka, tak? I ja bym chciał już zacząć zjeżdżać na ziemię. Coś w tym stylu? 8,3%? Niech będzie. Ważne, żebyśmy przechodzili nad tą drogą pod spodem. Teraz, bierzemy znowu taką drogę i próbujemy jakoś tutaj ładnie zjechać. Minus 17%, tak? Dalej, odbijemy jakoś w tę stronę i będziemy się łączyć z rondem. Nie wiem, czy ten zakręt nie był zbyt ostry, chociaż może nie. Sprawdźmy jeszcze raz. Jakoś na przykład tędy. Nie no, nie podoba mi się to. Trochę niech to będzie krótsze. O, właśnie, podjedziemy sobie jakoś tak i teraz połączymy się z tym rondem. Czyli coś takiego i tutaj. Pięknie. Więc mamy tę stromą drogę. I to wszystko w okolicach to ja bym wygładził. Czyli na pewno to tutaj, chociaż wiecie co? Ta skarpa też mi się tak średnio podoba. Coś tutaj można dołożyć. Dalej, tędy. Wszystko to jest do wygładzenia. A ta ściana teoretycznie mogłaby zostać, chyba że ją jeszcze jakoś delikatnie poprawimy. No zobaczmy. Może jakimś takim mniejszym pędzlem? Okej, tutaj jedziemy. I niech to nawet tak sztucznie wygląda. Tak, musieli poprawić teren, żeby przeprowadzić drogę. No dobrze, a co zrobimy po drugiej stronie? Chyba, że na razie nic, tylko poczekamy, niech się ten zbiornik napełni. Tak, może to jest dobry pomysł, żebym ja dokładnie widział, gdzie tę drogę prowadzić. Więc teraz spróbujmy na przykład podłączyć tę naszą elektrownię do sieci, żeby już ten prąd gdzieś wysyłała. I my przewody mamy tam, tak? Także ja bym wyszedł na przykład jakoś z tego słupa, tutaj nad tym. Aha, tylko że ja to bym chciał prosto, a nie jakoś krzywo. Niech to idzie nad wjazdem na ten most. Później zjeżdżamy tędy i łączymy się do tej elektrowni. Da się tak przejechać? Da się, okej. To może ja jeszcze wyburzę na przykład to i teraz podjedziemy sobie stąd dotąd. Więc pięknie te przewody idą. A proszę mi pokazać, jaka tu jest produkcja. Możemy w to kliknąć? Aha, musimy kliknąć w tym miejscu. 1,4 MW. Nie no, to jest strasznie mało. Ale mi się wydaje, że jeszcze tutaj musimy poczekać. Trochę tej wody tu się musi nalać. No to teraz zająłbym się tym, co mamy tutaj. W tych okolicach to i tak jest las, więc ja bym go po prostu zostawił, tylko możemy naprawić ten teren w lesie. Tak, to może być wszystko gładkie. Tutaj też delikatnie może to jeszcze wygładzę. W tym miejscu wystaje mi ta ziemia, więc jeszcze byśmy to jakoś skrócili. Jak to teraz zrobić? Może tutaj na przykład, o, coś takiego. I teraz jeszcze raz to wygładzić. Okej, wyszło mi coś takiego. Czy drzewa powinny rosnąć na tej skarpie? Raczej nie. Ja je może stąd powycinam. Ło, ciekawie to się zaznacza. Chociaż coś to za bardzo nie chce działać, bo jak ja je tak wszystkie zaznaczę... A nie, jednak znikają, ale pojawiają się nowe. Czy ja tego czasami nie powinienem zrobić trochę inaczej? Na przykład gdzieś tutaj, takim pędzlem do drzew i spróbować prawym przyciskiem je wymazać? Nie, to nie działa. Tego się tak nie robi, więc ja tu muszę chyba ręcznie te drzewa poburzyć. Niech to będzie coś takiego i idziemy dalej, tak?
czyli teraz ta ściana. Tak się zastanawiam, ta woda, no to i tak będzie niżej niż do tego brzegu, tak? No nie może być wyżej, ponieważ tędy się będzie wylewała. Więc gdzie tylko podejdziemy wyżej, powinniśmy być bezpieczni. Czyli ja mogę znowu wziąć to narzędzie i teraz gdzieś na przykład przy tym lesie i dojeżdżamy jakoś tak. To niech sobie idzie łagodnie do góry, plus jeszcze oczywiście coś tutaj wygładzimy. No i to wygląda nawet dobrze. Dalej, ta ściana, co z nią? No chyba będzie musiała zostać ścianą, ale może troszkę tutaj łagodniejszą. O właśnie, niech to będzie tak w jednym kawałku. Przechodzimy dalej. Tutaj to w sumie już nie jest aż tak wysoko. To mogłoby się nawet udać tak wygładzić, żeby tego nie było widać. Czyli coś takiego, tak, przejeżdżamy tutaj sobie. Pięknie, pięknie robi się to zielone. No i to mi się podoba. Zobaczcie, jak to wygląda. Nawet nie widać tak bardzo, że ja tam wyżej wyrównywałem ten teren. No to zobaczmy, jakby tędy przeszła jakaś droga. Znowu bierzemy taką drogę krajową i wychodzimy z tego ronda. Tak, to może wychodzić nawet tak jakoś prosto. Tutaj na kawałku. Dalej, przejedziemy sobie przez ten las. Na zakręcie, tak z ciekawości sprawdzę, jakie nachylenie. Jakieś tam 10%, może być. Jedziemy tędy, dalej. Powiedzmy, że taki zakręt. Teraz, przy tym zboczu, tak ostrożnie, żeby tutaj nigdzie nie spaść. Chociaż trochę mi się to tutaj nie podoba. Niepotrzebnie tak bardzo zjeżdżamy na dół. Ja bym to na przykład chciał zrobić na takim betonie. Tam w ogóle te liczby skaczą, bo teraz jest plus 4%, a przed chwilą tam się pojawiało plus 50%. No dobra, nieważne. Niech to przejeżdża w takim razie tak. Dalej, dalej. Co my tutaj zrobimy? No właśnie, możemy jechać gdzieś tam jeszcze. To by było fajne, także przejdziemy przez ten lasek, tylko tutaj już jednak chciałbym być na ziemi. Coś takiego może być, tutaj taki wspornik oczywiście. A jak na przykład ta droga tutaj wygląda? No trochę do góry, trochę na dół, już coś takiego bym zostawił. Na razie możemy ją skończyć w tym miejscu. No i co? Teraz to ja mogę spróbować stawiać jakieś domki, no bo w sumie jestem ciekawy, jak w tej grze to dokładnie by wyglądało. Na takim trochę krzywym terenie jakieś małe domki. No to spróbujmy, na przykład odejść z jakąś taką uliczką tutaj na dół. Możemy na przykład skręcić jeszcze gdzieś tu. To by była taka jedna uliczka, właśnie krzywa. Z tego miejsca możemy odejść z jeszcze jedną i raczej bym się nie chciał już podłączać do tej drogi krajowej. Zrobimy po prostu coś takiego, tak. Tu jest takie miejsce, powiedzmy, którędy spływa woda, więc tego bym już nie ruszał. No a tu, to już raczej tego miejsca jest za mało. Więc tamto sobie zostawimy i możemy jeszcze na przykład przeprowadzić coś tędy, powiedzmy, że jakoś tak do tego lasu. No i próbujemy to zaznaczać. Małe domy i ja na pewno nie chcę zaznaczać wszystkich tych kratek, nie. Spróbujmy to dać na przykład tak na dwie. Tutaj też, identycznie w tym miejscu i na przykład jeszcze przy tej drodze. No dobra, tu mi się zaznaczyło na 3, może być, tutaj też na 3, na przykład w tym miejscu jeszcze na 2 oraz na 2. To powiedzmy zrobimy jeszcze jakieś takie większe, tutaj dalej jakieś mniejsze domki, no i w stronę lasu też coś małego, tylko na przykład z jakimiś odstępami. Taki jeden, tutaj coś oraz tutaj, jeden większy, no i spróbowałbym może dać im jakiś jeden sklep. Tu na skrzyżowaniu, tak. Do tego jeszcze jakieś domki, tak oraz tak, chociaż ten się nie wybuduje, ponieważ kratki były do tej drogi. Okej, okej, co jeszcze? Może na przykład, o, coś większego na samym wjeździe. Tylko oczywiście wy tu nic nie będziecie mieli, ponieważ pod drogą krajową to my nie mamy ani rur, ani prądu. Więc ja tu będę musiał przeprowadzić jakiś przewód i zrobimy to raczej pod ziemią, tak. Idziemy tutaj na górę z czymś takim oraz bierzemy jeszcze taką łączoną rurę ściekowo-wodną. No i to też łączymy sobie tutaj na górze. Więc oni nie powinni mieć problemów. No i zobaczymy, jak będzie wyglądało takie mini osiedle gdzieś tutaj przy tym zalewie. No ale mam jeszcze jeden pomysł. Więcej domków. Tak, więcej domków. Skoro ja używam tylko dwóch kratek, to kolejną drogę możemy przeprowadzić na przykład gdzieś tu. Tylko, że ona też musi być krzywa i to najlepiej podobnie do tamtej. Czyli co, na przykład coś takiego? No dobra, mamy te dwie kratki. To możemy podłączyć w takim razie gdzieś tu między tymi domkami. Coś tam się chyba wyburzy, ale trudno.
i w tym momencie nie mamy żadnych kratek przy tej drodze. No świetnie, coś nam tutaj nie zadziałało. Jeszcze raz, coś nie takiego, tylko na zakręcie. W ten sposób to chciałem, tak, i trochę tych kratek się pojawiło. No to co, zamalowujemy całe to. Dalej, możemy jeszcze tu. No i na przykład przy samej drodze krajowej, a wiecie co? Niech będą, pewnie. Chociaż może bez tego jednego, ponieważ to już jest strasznie krzywe. To wyburzamy. Dalej, kolejna droga, tak. Wyjdziemy jeszcze z tego skrzyżowania w stronę tej rzeki. No i na przykład kolejna droga jakoś tędy. Może być dotąd, to tak będzie tu wystawało, to znaczy nie musi. To możemy przeprowadzić jakoś dalej tędy, tylko może bez przyciągania. I teraz spróbujmy to jeszcze połączyć jedno z drugim. No i wstawiamy kolejne domki tutaj. Szkoda, że w tym miejscu nie ma kratek, no ale to już nic nie poradzimy. W tym miejscu to ja bym się trochę bał stawiać te domy. Chociaż to jest nawet dosyć daleko. Dobra, niech będzie. Stawiamy to jeszcze w ten sposób i niech sobie tutaj mieszkają przy samej rzece. Ajajaj, coś się tutaj dzieje, zalewa nam ten teren. Nie, nie, nie. Czegoś takiego to ja nie chciałem. Czy my mamy wały przeciwpowodziowe? Raczej nie. Jeśli chciałbym to zastawić, żeby ta woda mi tu nie wpływała, to musimy po prostu zmodyfikować teren. Czyli powiedzmy, że na razie coś takiego, tak, możemy podejść jeszcze kawałek dalej. No a tutaj to możliwe, że będziemy mieli takie jeziorko, albo będę musiał jakoś tę wodę wyssać. Na razie to ja po prostu nie chcę, żeby wpływało jej tutaj więcej. To możemy sobie wygładzić też, żeby jakoś naturalnie wyglądało. Po tej stronie tak samo, proszę bardzo. No i dalej jeszcze jakoś tutaj. Dobrze. Mam tylko nadzieję, że w żadnym innym miejscu mi ta woda nie przepłynie. A czy to już jakoś działa? Nie za bardzo. Rzeki jeszcze nie mamy, nic się tutaj nie przelewa, ale to dosłownie jeszcze chwileczka. Jeszcze jak patrzę tutaj z góry, to trochę nie podoba mi się ta droga. Może by ją zrobić na jakimś łagodniejszym łuku? Zobaczmy, zobaczmy. Stąd na przykład prosto dotąd i teraz sobie skręcamy. Okej, myślę, że będzie dużo, dużo ładniej. No i może ja jednak wykorzystam ten teren, tylko nie z tą drogą, tylko na przykład przejedziemy jakoś tędy. Albo wiecie co? Może ja się tym bardzo nie będę przejmował. Po prostu przejedźmy normalnie tutaj prosto. Ło, 22%, tak? Także górzysty teren. No i możemy dojechać jeszcze na przykład jakoś tutaj do końca. Ale czy to będzie jedyna droga? No więcej już mi się chyba nie zmieści. Czyli po prostu zaznaczamy te kratki tutaj, nawet na 3. Te mogą być na 2. Dalej, dalej, ten teren myślę, że też sobie na spokojnie wyrównacie. Tutaj, tutaj jeszcze domek, taki domek. No a tego miejsca to ja trochę zostawię właśnie gdyby jakaś woda miała spływać, więc może też bez tego. A w zamian to ja mogę postawić na przykład tu. No a jestem ciekawy, czy uda nam się na przykład połączyć to jakoś z miastem. Czy taka droga stąd w ogóle miałaby rację bytu? Może spróbuję to zrobić taką z parkingami, jednak żeby to było tej samej szerokości. Zbyt stromy spad. -24%. No dobrze, a czy gdybym jeszcze tutaj jakoś popracował nad tym? Na przykład wyrównajmy sobie taki kawałeczek i dalej wyrównamy też coś tutaj. Teraz łapiemy wysokość na przykład stąd i z tego miejsca próbujemy łagodnie podjechać do góry. No i zobaczmy teraz, uwaga, uwaga, zbyt stromy spad, także to się raczej nie uda. No nie, to jest serio strome. Także niestety drogi tutaj nie będzie. Ale może uda się zrobić jakiś chodnik. Może piesi nie są aż tak bardzo wymagający. A może jednak są. Zbyt stromy spad. No chyba, że inaczej. Ja muszę po prostu zrobić taką serpentynę. I spróbujemy to zrobić najpierw drogą. Czyli stąd skręcimy sobie na przykład jakoś delikatnie tutaj. -16%. Dalej. W tym miejscu skręcimy jakoś tam, o ile to mi się w ogóle uda. Albo inaczej, przejedźmy kawałek prosto i może nie aż tak głęboko. Tylko z tego co widzę, to się tak strasznie wygina. Tak, ja chcę jechać delikatnie na dół prosto, a to jedzie jakoś do góry i potem na dół. No a gdybyśmy spróbowali jeszcze popracować nad terenem, czyli łapiemy tę wysokość i teraz na przykład jakoś stąd. To jest praktycznie płaskie, nie, nie, nie. Tutaj to ja muszę na przykład to wyrównać jakoś do takiego poziomu i dopiero teraz przejechać tym. Tak, to może mieć sens.
teraz znowu jedziemy jakoś dziwnie krzywo. Tak sobie próbuję jeszcze ten teren tutaj poprawić i mi się wydaje, że po prostu te rury albo te przewody, które mamy pod spodem, przeszkadzają. Dokładnie. To nie jest tak, że one tylko udają, że tam są, tylko one serio tam są i wpływają na krzywiznę terenu. Jak je wyburzymy, to teraz powinno być lepiej. Jeszcze raz stąd i to sobie możemy pięknie wygładzić. No i teraz z tym możemy zjechać. Zobaczcie, jak ładnie. No i dalej w takim razie będzie trzeba coś zrobić jeszcze z tym. Tutaj wygładzamy. No raczej nie. Jak już coś, to trzeba to będzie troszkę wyrównać i spróbować zrobić zjazd do tego miejsca. Ale to już się powinno udać. No zobaczmy. Łapiemy tutaj prawym i zjeżdżamy teraz sobie na dół. No i robimy taką drogę na przykład tędy i do tego jakiś zakręt. Stąd może jakoś tak dotąd, tak? Jeszcze jeden na przykład taki, więc dosyć ostry, ale myślę, że w takim górzystym terenie to może być. No i jeszcze stąd do tego skrzyżowania. I możliwe, że nawet przejdzie nam tutaj woda, prąd i tak dalej. Dokładnie, super. To mi się podoba, także możemy wyburzyć jeszcze resztę tych przewodów, czyli coś takiego oraz coś takiego. Tu jeszcze taki kawałeczek jest. Poprawiłem jeszcze sobie ten zakręt, bo trochę mi się nie podobał oraz wygładziłem ten teren. Więc mamy taki zjazd, tylko ja się jeszcze zastanawiam, czy aby na pewno chciałbym, żeby oni tu parkowali. No raczej nie. Więc mamy do wyboru dwie opcje. Albo uliczkę, albo drogę krajową. Ale chyba bym postawił uliczkę, bo tak jak ktoś zwrócił uwagę, to w takim miejscu potem można jechać 100 na godzinę. Więc może niech to jednak będzie coś takiego. Tak, zamieńmy to sobie jakoś tutaj z góry, tylko że ja to bym chciał mieć na środku. Także musimy wyłączyć przyciąganie i teraz jakoś to ręcznie zrobić, czyli na przykład jakoś tak. No a czy uda to się teraz zrobić dalej? Niestety nie. To mi przyciąga jakby do tamtej drogi, a nie do tej. Więc musimy znowu wyłączyć przyciąganie i teraz całą drogę tak ręcznie tutaj poprawić. No i wygląda to teraz w ten sposób, już nie mamy tych parkujących samochodów, no i można sobie zjechać właśnie tutaj na dół. A tak w ogóle to jak te domki wyglądają z bliska, na takim nierównym terenie? No niestety robią się takie nasypy, może tutaj jeszcze to tragicznie nie wygląda, ale najgorzej chyba to wygląda właśnie w takich miejscach, na narożniku, gdzie tyle tej ziemi się dosypuje. Czy można to jakoś prosto poprawić, na przykład wyrównać ten teren jeszcze trochę bardziej naokoło domku i spróbować go tu jakoś wygładzać? No niby można, więc ja teraz spróbuję się tym jakoś tutaj pobawić. No i wygląda to teraz trochę lepiej. I tak nie idealnie. No ale właśnie, jak ktoś się zastanawia, dlaczego ja tak równam teren pod budowę tego miasta? No właśnie po to, żeby potem nie było jakichś takich dziwnych krzywizn. Ja rozumiem, że w rzeczywistości tak się buduje na krzywym, ale niestety gra ma to do siebie, że nie zawsze to zbyt pięknie wygląda. Przy okazji odblokowaliśmy kamień milowy 12. Wielkie miasto, wow, radzisz sobie bardzo dobrze. 3 200 000 i jeszcze trochę tych punktów. Także nie zatrzymujemy się i budujemy dalej nasze wielkie miasto. A w wielkim mieście też może być właśnie trochę tych domków. No to zobaczmy na przykład taką drogę tutaj, na zakręcie. Ja bym chciał podjechać jeszcze tu. Nie wiem, czy coś się zniszczy, a może nawet nie. Teraz takie coś na dwie kratki, tutaj na dwie kratki, dalej tak oraz tak. No i znowu, ten teren wygląda tak trochę dziwnie, więc równamy go do wysokości domków, tutaj tak kawałeczek naokoło. No i teraz próbujemy coś wygładzić. Nie będzie idealnie, ale przynajmniej trochę lepiej. No i po drugiej stronie zrobię to samo. No a tak strasznie pusto to jest jeszcze tutaj. Czy to jest jakoś bardzo nierówne? No, delikatnie, ale ja i tak spróbowałbym coś tu jeszcze dać. Taka droga na przykład równa do tych kratek, która mogłaby wejść tam nawet bardziej w las. Teraz połączenie na przykład z tego miejsca tutaj, oczywiście na zakręcie. No i zaznaczamy wszystko to oraz wszystko to. No i ten teren będzie tutaj ciekawie wyglądał. Tego to ja już raczej nie poprawię. No i można zrobić jeszcze jedną rzecz, czyli na przykład wyciszyć te okolice, ponieważ tutaj mają taki piękny widoczek, a kawałek obok taką drogę. Więc weźmy na przykład, postawmy te bariery akustyczne. Na pewno po tej stronie, chociaż wiecie co? Bo taka bariera zabierze też widok tym przejezdnym. Chociaż tak naprawdę nie musimy tego dawać aż tak dużo. Tylko dotąd właśnie, tam gdzie jest teren zabudowany, a tu jak wyjadą, no to niestety już jest las. Ale coś tam jeszcze widać, albo kawałek dalej. No ale tutaj to właśnie, wypadałoby, żeby coś takiego było. No i kawałek wcześniej, no też. Także od tego miejsca
cały ten widoczek, no bardzo przepraszam, ale wam zabiorę. Jak chcecie coś podziwiać, no to może stąd będzie widać. A jak nie, to możecie podjechać kawałek wyżej, zaparkować sobie i tu macie piękny punkt widokowy. Tak, a nie gdzieś tam z dołu. No a ta woda to już się zaczęła przelewać, tak. Tylko to, którędy ona się wylewa, jest raczej tu. Chyba, że to się wylewa w ogóle wszędzie, tak, na całej długości chyba po prostu to cieknie. No ale może ja bym spróbował zrobić jeszcze taką drobną rzecz, czyli na przykład złapać sobie wysokość tego koryta rzeki i troszkę to tutaj pogłębić. Możliwe, że wtedy też będziemy produkować trochę więcej energii, ponieważ będzie większa ta różnica wysokości. Więc całe to po tej stronie tamy, tak sobie tutaj wyrównamy, po tamtej stronie może nie i tu jeszcze jakoś zrobić, żeby to naturalnie wyglądało. No a tutaj to chyba dalej mi się ta woda przelewa. Tak, to musi być jeszcze troszeczkę wyższe. Złapałbym w takim razie tę wysokość i jedziemy tutaj z takim, powiedzmy, wałem przeciwpowodziowym. No a skoro ta woda już się przelewa przez tę zaporę, to powinien być prąd. 298, 304 MW. Może to nie jest aż tak dużo, jak tam było napisane w tym menu, ale myślę, że i tak dobrze. Zobaczmy teraz na przykład sobie na nasze usługi. Elektryczność. 1 169 000 zarabiamy na tym prądzie. Genialne. To mi się bardzo podoba. Widziałem jakieś komentarze, że mi mówiliście, że jest w ogóle jakiś limit, ile my tego możemy wyeksportować. Ale to jest chyba limit na połączenie, tak? Co my tutaj mamy? Punkt połączenia linii wysokiego napięcia umożliwiający eksport i import elektryczności. Nie widzę tutaj żadnego limitu, ale coś właśnie mi tam pisaliście, że można 1 000 000 zarobić na każdym przejściu takim albo coś w tym stylu. Nie pamiętam dokładnie. Też możliwe, że po prostu te przewody mają jakąś maksymalną dopuszczalną moc. Czy ja mogę w to kliknąć? Bo dało się chyba kliknąć w drogi. Jak to wygląda na przykład tutaj? Możemy sprawdzić, ile tam megawatów płynie? Chyba, że ja muszę wejść w ten widok elektryczności i teraz jak tutaj najadę, no właśnie, przepływ. 0,01 na 40. A na przykład przez taki przewód? Tutaj niestety nie najedziemy, no nie. Chociaż nie, da się najechać, 400 MW, czyli właśnie więcej już tędy nie wyeksportujemy. A jeśli chodzi o eksport na przykład w tym kierunku, co się tutaj dzieje? Tędy płynie 398 na 400 MW. Więc jeśli my chcemy serio wszystko sprzedawać, to ja bym potrzebował jeszcze jednej takiej linii przesyłowej. No i to można zrobić, tak. Możemy się połączyć na przykład w tym miejscu, tylko nie czymś podziemnym, nie. Ja bym jednak chciał takie porządne przewody mieć tutaj na zewnątrz. Wejdźmy na przykład jakoś tak. Ja bym teraz jakoś tutaj przy tym brzegu szedł. Możliwe, że kiedyś, jak tutaj będziemy mieli miasto, to na przykład na fragmencie zejdę pod ziemię. Ale póki jest miejsce, to ja bym to właśnie prowadził na powierzchni. Tylko musimy oczywiście ominąć ten most, tak? Dalej, taki jeszcze jeden słup tutaj. Podejdźmy do granicy i będę musiał kupić trochę tych kratek, ale raczej mamy dużo tych punktów w zapasie. Tak, 53, także trochę jeszcze tego jest. Przejdźmy tędy. No i dalej na przykład jeszcze takie dwie kratki. Kupujemy za prawie 400 tysięcy. No i idziemy dalej z tymi przewodami. Jakoś właśnie przy tym brzegu rzeki, tutaj, później przez ten las, tak, omijamy granicę i tu jest pięknie wyrównany teren właśnie pod coś takiego. Może nie akurat pod przewody, ale raczej pod drogę. No i teraz wystarczy się tutaj połączyć i powinniśmy sprzedawać tego jeszcze więcej. Sprawdźmy, ile tego tędy płynie. Pokaże się, czy się nie pokaże. Jak ja to mam zrobić? Okej, mamy to 361 MW, więc mi się po prostu wydaje, że cała produkcja z tej tamy idzie tymi przewodami, a tymi pójdzie sobie teraz co innego. Tak, 129. Fajnie to się rozłożyło i teraz jak wejdziemy w usługi, zarabiamy 1 300 000. No ale wyobraźcie sobie, jak ja na przykład dostawię jeszcze jakąś elektrownię atomową, o, elektrownię jądrową, to wtedy te zarobki będą jeszcze większe. A czy my możemy te tamy rozbudować? Chyba nie, tutaj już nic nie ma. A skoro dzisiaj taki odcinek elektryczny, to ja bym jeszcze sprawdził, czy na przykład ten jeden transformator, który my gdzieś tutaj mamy, daje radę. Wydajność 80, tak? A potem ten cały prąd płynie pod drogami. No ja jestem ciekawy, jak to teraz działa. Tutaj, ile tego płynie?
tylko 14x400, on ma wydajność, no właśnie, 80, no i pod tą drogą mamy niecałe 10, więc tego na razie nie trzeba rozbudowywać. No ale jak kiedyś miasto będzie większe, to wypadałoby postawić na przykład jeszcze jakiś transformator z drugiej strony. Też my tutaj widzimy budynki, które zużywają najwięcej, na przykład taki 442 kW, tutaj też. No ale to normalne właśnie, w wieżowcach więcej, a takie domki, no to dużo mniej. No a wracając jeszcze do tych domków, to ja bym spróbował dosadzić tu jakąś roślinność. Taki kasztan, to znaczy możemy zrobić mieszankę. Ja bym dał taki niski nacisk pędzla, żeby tych drzew się nie zasadziło za dużo. Poklikamy tutaj, na przykład tak parę razy. Dalej, weźmy olchę i też możemy właśnie tutaj poklikać. Do tego, może jakiś taki zwykły krzew, czyli coś niższego, też niech sobie tutaj rośnie. No i weźmy jeszcze taką topolę. Mam nadzieję, że tu jeszcze jest jakieś miejsce, że gdzieś się to zasadzi. Pewnie tak. Okej, także to będzie piękna, cicha okolica, właśnie z pięknym widoczkiem na ten krzywy most, który tak zjeżdża na dół. No dobrze, także w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Mamy zaporę, produkujemy mnóstwo tej elektryczności, no i mamy też nowe tutaj fajne drogi. Taka właśnie droga krajowa, zjeżdżająca gdzieś na dół, potem do góry, no i takie osiedle domków z pięknym widoczkiem na jakieś wieżowce tam w przyszłości. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zapraszam już na kolejny. Trzymajcie się, do następnego razu, pa pa, cześć, cześć!